Nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy to byłoby legalne. Witam Was, Lech Żukowski. Zapraszam na wywiad akademicki z moją osobą. Ha, w psychologii. Ludzie. Psychologia to jest nauka o ludziach, o ich zachowaniach i o osobowości, też o zaburzeniach. Czyli ogólnie no, wszyscy się interesujemy ludźmi. Psychologia jest taką nauką, która podchodzi do nich w sposób trochę zimny, naukowy, logiczny. I też wymaga na pewno odwagi, paradoksalnie. Jest to dziedzina, w której się dużo rzeczy dowiadujemy niewygodnych, albo też w trakcie nauki, albo pracy z ludźmi, takich, o których normalnie się nie rozmawia, czasem nie wypływały na wierzch. Także jest to no, przede wszystkim spojrzenie na człowieka z takiej strony, gdzie go normalnie nie widzimy. Także no, ludzie przede wszystkim. Znaczy, to jest trudne pytanie, bo psychologia jako mechanizm, no bez niej byśmy nie żyli, ale wiedza psychologiczna myślę, że się bardzo przydaje, aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić sytuację, że nie każdemu pomoże. To znaczy, tak jak mówiłem, niektóre rzeczy nie są wygodne, niektóre rzeczy nie są może takie, które chcielibyśmy. Czasami ludzie, jak się uczą psychologii, czy psychologii społecznej, czy psychologii klinicznej, pewne rzeczy jak słyszą, nie ma w nich zgody, negują je, że tak wcale nie jest, że tacy wcale nie jesteśmy, bo psychologia ludzi trochę upłaszcza w pewnym sensie, czy patrzy na nich, jak już mówiłem, i powinna patrzeć bardziej naukowo i zimno, no, ale pomaga zdecydowanie, jak gdzieś się przełamiemy tą tak, barierę, żeby się wgłębić szerzej w to, co psychologia mówi o ludziach, jakie są doniesienia, no to patrzymy na to wszystko my codziennie szerzej, no i w moim odczuciu jest nam łatwiej w wielu sytuacjach. W pracy naukowej głównie i w pracy takiej praktycznej często z różnymi ludźmi czy w jakiejś kooperacji z instytucjami. Jest to bardzo ciekawe połączenie, zawsze to mówię studentom, bo psychologia jest nauką, która tłumaczy, jak się ludzie zachowują i dlaczego, a prawo wskazuje, jak się ludzie mają zachowywać. Także to jest połączenie codzienne i bardzo praktyczne i łączenie tych dwóch kierunków nie jest może tak popularne, ale się przydaje. No, mi się przydaje w pracy zawodowej i też w codziennym funkcjonowaniu, bo jakby dotyczy to tego samego mechanizmu, zachowania ludzkiego. To znaczy, no, prawo pokazuje granice, a psychologia pokazuje mechanizmy. Także jest to świetne uzupełnienie. Znaczy, pracuję zawodowo jako psycholog, naukowo też zajmuję się prawem, połączeniem tego z psychologią. No, pracuję z pacjentami, prowadzę psychoterapię, pracuję z zaburzeniami różnymi, co pomaga też na co dzień i na uczelni nawet czasem. No, łączę to tak, że trochę czasem brakuje czasu w ciągu doby, ale to się krócej śpi, także da się. Czy introwertyk dogada się z ekstrawertykiem? No pewnie, mogą się świetnie dogadać. To znaczy jeden drugiemu bardzo często zazdrości i czerpie z obserwacji tego, jak ta druga strona funkcjonuje. Bo zawsze jest trochę tego intro skierowania w ekstrawertyku i na odwrót. Bardzo często tworzą udane pary w związkach, wbrew pozorom, jeżeli na innych tych szczeblach są dogadani, bo się po prostu uzupełniają. Introwertyk więcej rzeczy zrobi tych stacjonarnych i w domu, kiedy ekstrawertyk ten świat społeczny dookoła ogarnie i cały huragan, jaki jest w życiu. I też znam takie pary. W moim odczuciu są tu też ciekawe badania na ten temat, które nie do końca to potwierdzają, że tak będzie zawsze, jak zawsze w badaniach społecznych. Mówi się, co jest najczęściej, a nie zawsze, ale jest to dobre połączenie. Tak samo osoba uległa i dominująca. Introwertyk, ekstrawertyk to taki plus i minus, który tu się łączy w plusy dodatnie, tak zwane. Nerwice jako choroby, ich diagnoza jest właściwie tak stara jak rozwój psychopatologii. To my lubimy mówić, że to jest choroba cywilizacyjna teraz, ale tak naprawdę w każdych czasach ludziom było ciężko i mierzyli się z nowymi rzeczami. Właściwie od XIX wieku, kiedy wszystko strzeliło do przodu, co chwilę było coś nowego. Także bym tu nie przeceniał takiego naszego egocentryzmu, że to my akurat mamy najciężej i najdziwniej. Choćby już właściwie ponad pół wieku stabilności i pokoju w Europie świadczy o tym, że nie mamy tak źle, przynajmniej nie żyjemy w jakichś mocno wojennych czasach.
bardziej chorobą cywilizacyjną dzisiaj faktycznie są zaburzenia lękowe niż nerwice tak szeroko rozumiane, bo to jest szersze pojęcie, zaburzenia lękowe są trochę węższe. Ludzie faktycznie z powodu tego, że mają dużo bodźców, dużo rzeczy, ich cały czas woła, patrz, zwróć uwagę, skup się na mnie, widzimy ten wzrost zaburzeń lękowych, a co za tym idzie też bardzo niepokojący wzrost samobójstw, choćby w Polsce. Także ogólnie choroby, te zaburzenia psychiczne są teraz częściej diagnozowane i mają mocniejsze skutki niż kiedyś. Ale mniej bym tutaj to właśnie łączył z nerwicą, jak najlepiej jest popatrzeć w stronę zaburzeń lękowych czy depresji. To są takie pierwsze, myślę, typy, które można by cywilizacyjnie je spróbować połączyć z dzisiejszymi czasami. A pasja muzyczna to jest od zawsze, czyli nie wiem, chyba od kupienia kasety Smurfne Hity było. To takie strasznie żenujące, pamiętam, dla wszystkich i dla mnie też dzisiaj jest, ale to do tego się zaczęło. Potem się pojawiła muzyka rockowa i na pewno brat. Mój brat miał zawsze gitarę w domu, gdzieś to były te takie czasy, lata 90., że to było chyba najbardziej cool mieć zespół i coś tam robić i działać. To trochę się napatrzyłem na to na pewno i to był taki też dodatkowy impuls. Nie wiem, od tego końca szkoły podstawowej jest to rzecz właściwie główna, jeśli chodzi o dawanie frajdy. Nie wiem, to codziennie to pytanie sobie zadaję. Czyli to ja też należę do tych osób, że faktycznie to są moje dwa ulubione zespoły. Nie mam pojęcia, musielibyście mnie pokroić. Nie wiem, nie byłbym w stanie wskazać. Faktycznie częściej słucham Rolling Stonesów pewnie, jeżeli by to pomierzyć czasowo, ale których bardziej lubię i kocham, to się nie da powiedzieć. Rolling Stonesi na pewno dłużej istnieją niż Beatlesi z powodów obiektywnych i więcej nagrali płyt i więcej zrobili muzyki, ale na to nie da się odpowiedzieć. Nie mam Fendera, czyli nie mam Gibsona, ale jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie chyba bardziej Fender, bo to była moja pierwsza gitara, ale jak na przykład, jak słuchają te gitarzyści i wiedzą, o co chodzi, jak się słucha płyt, no to trudno jest powiedzieć, nie da się wskazać, która gitara jest lepsza, jeśli chodzi o nagrywanie muzyki, w moim zdaniem. Ale ja osobiście chyba bardziej bym się skłaniał w stronę Fendera, tego szklanego brzmienia. Zdecydowanie bardziej gitara, instrument. To jest coś, co było najpierw, jakby gdzieś tam używanie aparatu gębowego do muzyki, to jest bardziej jakby taka, też daje dużo frajdy, ale zdecydowanie bardziej instrument i gitara to jest coś, co idzie zawsze najpierw w mojej głowie i w mojej aktywności muzycznej. Nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy to byłoby legalne, nie żartuję. Nie mam pojęcia, trzeba by pytać genetyka. Nie wiem, czyli ja w swoim poczuciu wcale nie mam tak dużo energii, czasem, czyli jeżeli chodzi o ekspresywną osobowość, na pewno jeżeli chodzi o uczelnię i pracę z studentami, jest to coś, co też mówię studentom, to chyba czują, bardzo to lubię i to mnie nakręca niesamowicie, czyli jak bycie z ludźmi w grupie, nie zawsze taki jestem, jak czytam gazety, to nie jestem ekspresywny. Jako taką, nie wiem, w racjonalnych ramach zaburzoną, ale w sposób taki, że jeszcze mi to pomaga. Znaczy, raczej ekstrawertywną na pewno. No i aktywną zdecydowanie. Może czasem zbyt, ale pewnie by mi szkodziło siedzenie w bibliotece przez 12 godzin. Ja nie wiem, to najlepiej powiedzieć, że to trzeba łączyć, ale w sumie jak popatrzymy na ludzi i jak jest taka podział na normalność i nienormalność, to szeroko rozumiana nienormalność raczej pchała ludzi do przodu i tak w cudzysłowie szaleństwo, jeżeli chodzi o geniusz, ten gen u ludzi, wychodzenie poza standard i poza nawias, myślę, że jest zdecydowanie niedoceniane i często łączone z czymś niedobrym, a ta nasza trochę taka szalona strona i nienormalna potrafi bardzo dużo dobrego dać, no ale z tyłu zawsze musi być ta racjonalność. Najgorzej, jak tłumimy jedno albo drugie. To w ogóle to jest jakby takie, mi się wydaje, najbardziej groźne, jak idziemy biegunowo. A jak to gdzieś tam sobie pływa, trochę w to, trochę w tamto, to ok. Trochę szaleństwa. I szczyty racjonalności albo na odwrót. No tak.